Takahashi na ekranie podczas trwania Eurowizji, Bayern Monachium i liczne nawiązania do Naruto, pracownik CyberConnectu o Ninja Stormie 5, gwiazdy NBA w tematycznych butach podczas meczu. To jak i wiele więcej w dzisiejszym odcinku Naruto News. Dawno tej serii nie było, lecz dzięki temu nazbierało się dość wiele ciekawych tematów. Ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Jako iż jest trochę zaległych informacji, to postanowiłem nie rozwodzić się zbytnio nad nimi, tylko wprowadzić do tej serii nowy format. Zwie się Flash i będę wam w nim przedstawiał informacje bez zbędnego zagłębiania się w dany temat. No czyli nie będę wam mówił, że jakiś polski youtuber mający tyle i tyle subów powiedział coś o Naruto, w którym filmie to zrobił itd. itp. Tylko podam wam news i lecę z kolejnym. Myślę, że znacznie ułatwi to oglądanie i dzięki temu będę mógł bardziej się skupić na tych ciekawszych newsach. Przejdźmy więc do Flash. Ale zaraz, zanim cokolwiek zaczniemy, to pamiętajcie, że tej serii nie było no 2 miesiące i trochę się jednak tego nazbierało. Chodzi mi o to, że niektóre newsy mogą być po prostu, że tak się wyrażę, no nie wiem, przeterminowane. Jeden z fanów przebiegł Naruto ranem podczas transmisji z Marszu Równości odbywającym się w Lublinie z jednej stacji telewizyjnej na drugą. Kolejny fanowski film skupiający się na walce Sasuke z Itachim. Podczas jednego z filmów Kushiego, czyli youtubera nagrywającego głównie o Pokemonach, otwierając customowe boostery natrafił na kartę, na której mogliśmy zobaczyć Pikachu na ramieniu Naruto. Lucario biegający Naruto ranem w Pokemon Sword and Shield. Nowy fanowski opening skupiający się tylko i wyłącznie na postaci Ramengaya. Graffiti z napisem Kyuubi w opuszczonym obiekcie na kanale Żadnego Przygód. Kolaboracja z Naruto znanej marki Primitive dla skaterów. Kenny jest w cosplayu Itachiego na swoim Instagramie. 8 listopada swoje 45. urodziny obchodził Masashi Kishimoto, czyli twórca mangi Naruto. Fani dziękują mu za wszystko. Cartoon Network i wpis na Twitterze obrazujący zdjęcie drużyny siódmej tylko z bohaterami kreskówki Między nami misiami. Crunchyroll wystartował z własną linią ubrań i akcesoriów dla fanów anime. W tym też oczywiście nie mogło zabraknąć uniwersum Naruto. Coraz więcej tańców na Instagramie z animacją ściśle odnoszącą się do Naruto. No i to by było na tyle z Flasha. Napiszcie, co o tym myślicie, czy taki format wam się podoba, a my lecimy już z normalnymi newsami. Ja jakimś ogromnym fanem piłki nożnej zbytnio nie jestem, ale zdarzy mi się czasami coś tam śledzić. Stąd też zauważyłem, że na oficjalnym Instagramie Bayernu Monachium zaczęły się pojawiać posty ściśle nawiązujące do uniwersum Naruto. Począwszy od przeróbki z meczu zatytułowanej Joshua władający mocą 9 ogoniastego, po zdjęcie Niklasa z Kekkei Genkai Sasuke podpisane Sulei Uchiha. No i jakby tego było mało, to Sharingan Neuer z lokacją w Konohagakure. Szkoda, że podobnego nie było z naszym rodakiem. Instagram Bayernu liczy sobie ponad 19 milionów obserwujących. Niektórzy z fanów pisali, że jest to cringe, a niektórzy, wiadomo, zachwalali. Zapytacie teraz pewnie, co było powodem takiej akcji. Niestety, ale do tej pory nie wiadomo. Być może cały Bayern jest zajawiony na uniwersum Naruto, a może jest to tylko jedna osoba, która prowadzi tego Instagrama i chciała zrobić jakiś śmieszny żart. Tego newsa podesłał mi jeden z moich widzów wiadomości prywatnej na Instagramie. 24 listopada odbyła się Eurowizja Junior, w której, jak sama nazwa mówi, brała udział w większości młodzież różnej narodowości. Podczas występu Lizy Miśnikowej z Białorusi, w tle za nią mogliśmy dostrzec coś na zasadzie kreatora postaci znanego wszystkim z gier. Na ekranie za nią przewijało się wiele aspektów wizualnych, takich jak włosy, okulary, usta i innego tego typu rzeczy. W pewnej chwili mogliśmy tam też dostrzec charakterystyczną stylówkę dla Kakashiego. To, o czym należy na pewno wspomnieć, to fakt, iż był on tam jedyną charakterystyczną postacią znaną z anime. Podobnie jak w poprzednim przypadku mógł być to celowy zabieg, a sama Liza to wielka fanka Kakashiego, lub po prostu jest to kolejny żart mający na celu zwrócić uwagę fanów Naruto. 9 października na oficjalnym kanale CyberConnectu pojawił się film, gdzie sam założyciel firmy Hiroshi odpowiedział fanom na pytania odnośnie Ninja Storma 5. Pierwsze, na które odpowiedział, dotyczyło prawdopodobieństwa mówiącego o tym, że cała najnowsza część skupiałaby się tylko i wyłącznie na Boruto. Tutaj zaznaczył, że czwórka jest wystarczająca, ponieważ posiada dodatek Road to Boruto i nie widzi zbliżającej się nowej odsłony gry. Następnie dodał, żeby wszystkie prośby o nią kierować do Bandai Namco Entertainment. No, czyli jak sami słyszeliście, coś się święci, ale raczej szybko tego nie ujrzymy. W pierwszym odcinku Naruto News wspominałem wam o aktorze Michaelu Jordanie, który wraz z raperką był ubrany w ciuchy nawiązujące do uniwersum Naruto. Teraz już wszystko wiadomo, ponieważ wraz ze współpracy z marką odzieżową Coach wypuścił na rynek własną limitowaną kolekcję Naruto. Na Facebooku pojawił się nawet film promujący nową linię ubrań. Warto tutaj nadmienić, że produkty były premium, więc ich cena również nie była mała.
chwili, kiedy nagrywam ten odcinek, nie są one już dostępne, więc prawdopodobnie zostały wykupione. Podczas jednego z meczów koszykówki Kevin Porter, czyli zawodnik grający w drużynie Cleveland Cavaliers, miał na sobie customowe buty, Pumy z Itachim. Zdjęcie wykonał jeden z kibiców, a następnie zamieścił je na Reddicie. W 15 dni dobiło ono ponad 5000 polubień i cały czas rośnie. Jak się okazuje, Kevin jest wielkim fanem Naruto i robi wszystko, by rozpowszechnić tę serię. Tutaj warto nadmienić, że to nie pierwszy raz, kiedy jakaś gwiazda NBA ma na sobie customowe buty z tematyką Naruto. Podobnie było w przypadku Jeremiego Lina, który podczas spotkania z Sacramento Kings miał na sobie customowe Adidasy Akatsuki. Ten okazuje się również być wielkim fanem, co widać nawet po jego Twitterze, na którego wstają zdjęcia z nową parą Adidasów Naruto, tyle że są to buty do chodzenia na co dzień. Skoro mówimy już o gwiazdach NBA i ich customowanych butach, to na koniec wspomnę jeszcze o Willie Cauley-Stein'ie, czyli zawodniku Sacramento Kings, który wszedł na boisko w butach Nike, wiadomo, nawiązujących do Naruto. No jak widać, fani znajdują się nawet pośród zawodników NBA. Moim zdaniem jest to dosyć fajna inicjatywa z ich strony, bo dzięki temu o Naruto mogą dowiedzieć się też inne osoby. Napiszcie, który zawodnik według was miał najlepsze buty. Teraz bardziej taka prośba do was, niżeli news. Chciałbym was prosić o to, żebyście nie wierzyli we wszystko, co zobaczycie w internecie. Bo od jakiegoś czasu krąży po nim dosyć mnóstwo fejków, które ukazują rzekomo strony mangi Boruto, gdzie albo Naruto ginie itd. itp. Większość z tych fejków jest dosyć amatorsko zrobiona, ale zdarzają się też takie, które rzeczywiście mogą zwieść nawet prawdziwego czytelnika mangi. Gwiazda UFC Israel Adesanya pochwalił się na swoim Instagramie nowym Lamborghini, które ostatecznie nazwał Kurama. Kolor w tym przypadku chyba mówi sam za siebie. W opisie zdjęcia napisał: poznaj Kuramę, czakra, którą posiada ta bestia, jest dla większości zbyt duża. Jestem Jinchuriki, który został przeklęty za to, że jest we mnie zapieczętowany. Nie mam szczęścia, jestem błogosławiony. Na Instagramie Izraela można zobaczyć go też w tematycznych ciuchach z członkami drużyny siódmej. Jego Instagram na aktualną chwilę liczy sobie ponad 2 miliony obserwujących. No, powiem wam, że dosyć dużo tych sportowców zajawionych Naruto. Pewnie nie jest wam obcy nowy ending Boruto, w którym możemy zobaczyć różne karty z głównymi bohaterami całej serii. Nie jest to zwykły przypadek, a celowy zabieg, ponieważ jakiś czas temu do sprzedaży trafiły karty Boruto od Chrono Clash System. W Polsce niestety póki co ich nie ma, a zdobyć je można jedynie z zagranicznych stronek takich jak eBay, czy też z oryginalnej strony producenta. Przypominają one trochę karty Pokémon, ponieważ w nich również są boostery, a najrzadsze karty wystawione są na eBayu za dość duże sumy. Z tego co dobrze pamiętam, to pojawił się też tematyczny odcinek odnoszący się właśnie do tych kart. Jak się nie mylę, był to chyba 114 odcinek serii. Jeżeli jesteście zainteresowani, jak wygląda przebieg gry, to na YouTubie już pojawiły się filmiki z finału zorganizowanego przez producenta. No i to tyle z dzisiejszych newsów. Jeżeli macie coś więcej, to podsyłajcie śmiało w wiadomościach na Instagramie. Chciałbym, aby Naruto News pojawiało się częściej, ale no wiecie, jak tak patrzę na zasięgi, jakie robi ta seria w porównaniu z teoriami, no to sami rozumiecie. Tak czy siak, ja już będę się z wami żegnał i coś czuję, że do końca tego roku raczej poza AMV-ką nic nie nagram. Bo wiecie, święta, rodzina, Sylwester, nie będzie nawet kiedy. Więc już teraz chciałbym wam życzyć zdrowych, spokojnych i co najważniejsze, wesołych świąt. Oraz mocnego jak Itachi Uchiha Sylwestra. Widzimy się już w 2020 roku. Jako postanowienie noworoczne wyznaczyłem sobie regularne wstawianie filmów na kanał, ale czy to może się udać? No nie wiem, zobaczymy. Póki co pracuję nad dosyć mocnym projektem, który ujrzycie na początku przyszłego roku. Lecimy widzowie, a to, że nie udało nam się wbić 30k, jest tylko i wyłącznie spowodowane moim lenistwem. I z tym uda nam się w kolejnym. Kurde, jakie długie pożegnanie, ale no wiecie, ostatnie moje słowa do was w tym roku. No nic, powiedziałem co chciałem, więc piona i z fartem.